Cześć kochani, witajcie z mojego dzisiaj mini balkoniku. On jest naprawdę bardzo, bardzo mało, ledwo można tutaj wejść. Pobojowisko, tak można określić obecnie mój balkon, który wygląda strasznie. A to wszystko dlatego, że do tej pory zajmowałam się roślinkami do naszego ogrodu. No ale teraz czas ogarnąć to wnętrze i zrobić tutaj piękny ogródek. Tym bardziej, że tu już czeka ogórek do przesadzenia, już tu umiera wręcz, już chce, mówi: mamo, mamo, przesadź mnie. Mam też sałaty, pomidory. Pomidorek już kwitnie pięknie, drugi jeszcze trochę mniejszy, ale wszystko to będzie na naszym balkonie. Jedziemy kupować poziomki? Tak. Chcecie kwiatki? Tak. Na oknie? No to się zwijamy do wyjścia. A takie różowe kwiatuszki podobają wam się? To są goździki. Takie się podoba? To co, wybieramy, tak? Bierzemy te? Kolejne miejsce w poszukiwaniu poziomek. I co, są poziomki? Chyba nie ma. Są inne rzeczy, tutaj dużo roślinek. Wróciliśmy. Zaliczyliśmy chyba 5 sklepów ogrodniczych i w żadnym nie było poziomek. I tak jest inaczej. I to skłania mnie ku takiej teorii, że ludzie, którzy kupują, to chcą mieć tylko, żeby było ładnie i kolorowo i kupują tylko same kwiaty. W większości były pelargonie, surfinie, goździki, takie najbardziej popularne, można powiedzieć, kwiaty. My jedyne co kupiliśmy to coś takiego. Natomiast poziomki są zamówione u jednej pani, która specjalnie dla nas te poziomki białe przywiezie. I naprawdę mówi, że nie rozumiem, bo takie poziomki można mieć spokojnie na każdym oknie, na każdym balkonie. I takie poziomki też ładnie w sumie kwitną. Też to ładnie wygląda, może nie aż tak jak na przykład te. Więc troszeczkę nie rozumiem, dlaczego naprawdę w sprzedaży tego prawie nie ma. Dobra, zabieramy się za robotę. Zacznę od pomidorów. Wymieszałam trochę ziemi z kompostem i będę teraz wsadzać. Oj, zobaczcie, on już potrzebował przesadzania już dawno. Już gotowe, mamy gotowe tutaj pomidorki, tego muszę koniecznie zaraz podlać, bo tu już pada. Obie te odmiany to są koktajlówki, to się nazywa perun, to są takie gruszkowe, żółte pomidorki. Polecam i żółte pomidorki, i w ogóle koktajlowe pomidorki, jeśli chodzi o balkon, bo wydaje mi się, że po prostu dla dzieciaków to będzie fajnie, większa frajda, jeśli będą mogły sobie takie pomidorki zrywać każdego dnia do śniadania. To zabieram się za ogórki. Jaśminka mi tutaj stara się dzielnie pomóc. Ja mam tutaj takiego jednego już z takiego dawno do przesadzenia ogórasa. A tu przyniosłam paletkę, która jedzie na działkę z ogórkami, ale jednego ukradniemy. Więc będziemy mieć 2 ogórasy na balkonie. Thank you.
To są dwie różne odmiany ogórka, więc zobaczymy, które dadzą radę. Już kolejna doniczka przygotowana na kwiatki. No i ja dzisiaj troszeczkę nie mam czasu, ale tak jak wielokrotnie powtarzam, uważam, że to jest genialna zabawa z dziećmi, żeby razem pobrudzić rączki, gdzieś pojechać, wybrać, tak żeby dzieciom też pasowało, a później właśnie posadzić wspólnie. I gotowe. Czas na sałaty. I ja tutaj mam taką całą górę sałat. Mam rzymskie, ale jeszcze wyrosło mi trochę szczypiorku. Ja jeszcze sobie go też tutaj dosadzę i trochę cebulek i czosnków. No i kolejna już skrzynka gotowa. Zostało tylko podlać i zbierać do kanapy. Na koniec jeszcze dzisiejsze kwiatuszki. No i gotowe. Ja jeszcze czekam na moje poziomeczki, które na pewno znajdą się na balkonie i na parapetach okiennych. Właśnie sobie jeszcze przypomniałam, że mam jeszcze bazylię do rozsadzenia, więc zaraz jeszcze rozsadzę bazylię. A ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że taka metamorfoza balkonu Wam się podoba. Jaśmina już zobaczyła truskawki, już nie mogła się powstrzymać. Ja się z Wami żegnam tak kolorowo. Czekam na dziewczyny. Jeszcze zobaczymy ich reakcję, czy im się podoba nowy balkon. Dzięki za oglądanie. Buziaki. Pa, pa. No i jak dziewczyny? Podoba się metamorfoza balkonu? Ładnie? Truskaweczki będą? I tutaj też. I tutaj, i tutaj też. A tam zobaczcie, co tam jest na dole. Ogórek. Ogórek? Małe ogóreczki będą? Albo duże będą. To jak się podoba, to co na zakończenie? Buziaki, pa pa! Pa, pa, pa.